Szuka pan czegoś? Śniegu? W tamtą stronę, proszę. Quoi? Mais troublé par trop de préjugés. Hein? Tellement qu'on ne sait plus où chercher. Ouais, ouais. Et on court après les gens. Nie, jaki gigantyczny korek. Korek. Hej, hej! Chronienia udziela się w nocnych ugniach, to magna bezdomnych i innych miejscach. Gmina powinna udzielić pomocy. Hej, hej! Przyznawanie niezbędnego ubrania następuje przez to znaczenie. Once upon a time, she woke me up, she woke me up. My eyes are open, I see airs of heavenly sight. Looking for adventure, looking for a treasure, looking for a pleasure, I can take it all. Strange people stare at me, different faces, different bodies. I hear them laugh, I hear them laugh. Jak przyjażdżka? Bardzo fajnie. Chociaż te, przykro nam się zrobiło, jak tak pojechaliście szybciej. O lala! Fajowo, normalnie, fajowo. Powiedz nam, Tandek, wyjechaliśmy z Trójmiasta i gdzie przyjechaliśmy? No, jesteśmy w połowie górki, w połowie Szczawinki. Widzieliście najpierw, jak jechaliśmy jeepkiem w jednej szybciej, drodze wolniej. Teraz mam nadzieję, że się wszyscy w komplecie znajdziemy za chwilę ratrakiem na samym szczycie. Tam, gdzie się wszystko dzieje, tam, gdzie usypaliśmy majowy snowpark pierwszy raz. No cały czas improwizujemy, no tak jak to z reguły w Polsce bywa. Ale idzie nieźle, idzie nieźle. Jest git. Mówię, fajny kursik. Wczoraj... Tak nie jeździsz? No nie, właśnie nie. Wczoraj połowę dawaliśmy z buta, bo mamy taki mały skuterek, który nie dawał radę. W większym włożyliśmy tylko w ciuchy sprzęt, który musieliśmy wieźć do góry. Generalnie dosyć grubo to wszystko wyglądało. Padliśmy padliśmy na twarz, jak weszliśmy do góry. Every night and every day.
A oto i nasze schronisko. Podobno numer jeden w górach. Bez dwóch zdań. Taki pełen wypasik. Zaraz zobaczycie, jak w środku wygląda. W austriacki standard. Wszędzie wykładzinki. Czyściutko. Nowe łazieneczki. Miodzio, miodzio. Zarobiaście! Normalnie ma... Elo wypa! Elo wypa z mył! No ja to chcę. To już mnie nie ma. Trzeba trochę pojeździć, bo na razie tu machają łopatą od środy. Cześć, cześć, cześć. Gdzie jesteście? Zmontowane z taką profesjonalką, jesteś tutaj Patty, popatrz, będziesz w filmie. Będziesz w filmie. Poczesać, jak się wiadomo, przystawił do... Matej jest mi oczywiście filmuje, więc bym przystawił do mikrofonu, żeby wysłuchać, jak ładnie śpiewasz. Zastanawiam się, czy skakać Maciek, ale czekałem tylko na swój skok. Teraz już wiem.
A trochę za każdym razem jest trochę inaczej z prędkością. Dirty four. Ale tam nie to na swoim domanie sprawy. Pamiętam tą kurtkę. Dzień dobry. Kurde, chyba pierwsza w życiu to się złama. Dobra, to zaraz będę podpowiedział. Jeżeli tego, to jeszcze jest inne. A, boli. Ale twardy. Proszę was, oczywiście. Right hard. To jest Snowcade. Taka zabaweczka. Siłę to jest dobre, jak się przysadzi na imprezie dzień wcześniej. Może chillautować na następny tak. dzień. A się chillautujecie, to co? Była impreza jakaś wcześniej? Straszna, wczoraj było grubo. Jak zwykle. Nie? Nie pamiętam. W co niektórych pokojach? Jest monstro. Ale już się pogubiłam. Nie, spina mnie, to spina. Jest? Dobra. Idziemy za nim. Jak jest? Nikt nie skacze. Nic się nie dzieje, zupełnie wstrzymają kacę po wczorajszej imprezie i zamulają. Myślę, że po drugiej, jak się zje obiad i się wyśpi, wszyscy się wyśpią, to coś będzie się jej działo. A na razie stoję i się nudzę. Czy spać to może nie, ale można porobić jakieś głupoty, powygłupiać się trochę. Zróbmy jakieś głupoty. Ja mogę, nie wiem, wejść na flagę. Dapać się. Albo pójść, tam jest strumyk, ja mam żyłkę i haczyk. Ja wezmę flagę i będę łowił łososie. Czy pstrągi, co jest w górach, co jest w rzekach? Strągi! Strągi, no to na pstrągi. Ej, idziemy na pstrągi! Bierzemy wędki, idziemy łowić pstrągi! Co tam objęli? A ja proszę! Obejdzie się Tomasz! Tomasz! Jedzie! Znowu telewizja, sława, gazety, pieniądze, samochody, mieszkania. Różne wersje przejść. Wyspy do Hama. Spędzamy triki. Zwolak. Czekaj. Zwolak? Zastanawiam się, kto ile. Zastanawiam się, normalnie. Polera jest, nie? Czy pokaż się przed zwróceniem towaru do sklepu? Nawet jeśli jest opadliwy, nieużyteczny ulot. Czy jesteś w stanie rozpocząć rozmowę z osobą obcą? Pięć dni machania łopatą, włożenia sprzętu na górę skuterem i tutaj podziękowania dla Oli. Gdyby nie ona, to w ogóle cała ta impreza by się nie odpaliła. No i dla Tomka Jaworskiego, który wymyślił ten cały event. Big respect. Mam nadzieję, że w takich imprezach będzie jak najwięcej, że w przyszłym sezonie będzie powtóreczka i w następnym, a w trakcie sezonu na pewno jeszcze dwie konkretne biby.